Witamy w kolejnym odcinku Książki na Weekend. Dzisiejszy odcinek poprowadzą Iga Ciesielska i Aneta Dorożko. W dzisiejszym odcinku chciałabym zwrócić uwagę na to, że książka może być zarówno wspaniałą odskocznią od rzeczywistości, pozwalającą nam przenieść się w sferę marzeń, uniesień, wspaniałych chwil, które niemalże przeżywamy z bohaterem lektury, jak i brutalnym ściągnięciem nas na ziemię, przybliżając tematy trudne oraz intrygujące. Książka Wojciecha Kuczoka nosi tytuł Gnój. Rzecz jasna, książka ta nie jest na temat nawozu naturalnego czy też niesfornego dziecka. Gnojem autor nazywa brutalne dzieciństwo głównego bohatera. Mówi on, że kiedy owy gnój zostanie nam podarowany, nosimy go ze sobą przez całe życie, a kiedy nawet uda nam się go pozbyć, jego zapach bardziej lub mniej intensywny jest naszym nieodzownym towarzyszem. Książka ta napisana jest prostym, lecz niebanalnym językiem, trafiającym do czytelnika. Mimo że nieraz sytuacja bohatera jest beznadziejna, Kuczok pozwala sobie na nutę ironii, co sprawia niektóre sytuacje poniekąd zabawnymi. Przykładem takiej sytuacji jest na przykład moment, kiedy główny bohater bawi się z synem przyjaciela ojca. Wtedy śmiech dzieci zagłusza rozmowę dorosłych. Ojciec wstaje, grzecznie przepraszając swojego rozmówcę i udaje się w najdalszy zakątek domu, aby wymierzyć sprawiedliwość swojemu synowi. Przy każdym uderzeniu pyta się swojego dziecka, czy wie, za co dostaje tę karę. Młody chłopiec jeszcze nie odróżnia dobra od zła, a zachowanie ojca skutecznie zaburza mu poznawanie świata. Relacje między dzieckiem a ojcem przypominają raczej związek między myśliwym a zwierzyną. Szczegółowe opisy bitego bezpodstawnie dziecka poruszają czytelnika, zmuszają do refleksji. Do refleksji nad tym, dlaczego w niektórych domach dzieje się właśnie tak. Dlaczego rodzice, którzy powinni obdarzać nas miłością, stwarzać nam bezpieczne miejsce w postaci domu, niejednokrotnie sprawiają nasze dzieciństwo piekłem na ziemi. Książka Wojciecha Kuczoka porusza również inne problemy społeczne. Przedstawia ludzi z innymi problemami, różnymi słabościami. Książka ta niewątpliwie warta jest przeczytania. Mnie osobiście do zapoznania się z tą lekturą zachęciła wiadomość, że zdobyła ona prestiżową nagrodę literacką Nike. Było to w 2004 roku. Autor był również twórcą scenariusza do filmu stworzonego na podstawie tejże książki. Ekranizacja pręgi ciekawa, natomiast nie poruszająca tylu tematów społecznych, co książka. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą lekturą. Jest ona idealna na jesienne szare popołudnia i jest to taki typ literatury, z którego niewątpliwie wyciągnie się pewną naukę. Ja chciałabym opowiedzieć dzisiaj Państwu o książce, wydawać by się mogło, przedstawiającej banalną historię, jednak postaram się wyprowadzić Was z tego błędu. Mowa tu o jednej z najbardziej zaskakujących powieści Doroty Terakowskiej pod tytułem Ono. Dorota Terakowska uznawana jest przez wielu za autorkę niepokorną, poruszającą w swojej twórczości tematy niechciane, zepchnięte na margines zainteresowania nas wszystkich oraz mediów. Przez wiele lat pracowała jako redaktorka w Gazecie Krakowskiej i Przekroju. Otrzymała trzykrotnie Nagrodę Literacką Roku. Powieść Ono powstała w dosyć nietypowy sposób. Córka pisarki, Małgorzata Szumowska, znana nie tylko w Polsce reżyserka filmowa, wygrała kolejny konkurs na scenariusz filmowy. Pisarka pozazdrościła jej tego pomysłu i pożyczyła go od córki. Napisała książkę troszkę inną niż scenariusz, jednak opartą o tę samą niezwykłą ideę. Ono to książka przeznaczona dla dojrzałych odbiorców. Autorka po raz pierwszy w swojej twórczości przedstawia świat w tak realistycznym świetle. Chociaż nie jest on uszczuplony o szczyptę niedomówień czy niezwykłości. Ewa ma 19 lat. Jest łatwowierna i naiwna, marzy o wielkiej miłości prosto z amerykańskich filmów. Zostaje zgwałcona w sylwestrową noc na dyskotece, po czym zachodzi w ciążę. Tłem tych wszystkich wydarzeń jest nasza współczesna Polska, małe miasteczko, gdzie każdy marzy o wyrwaniu się do wielkiego świata.
Ewa tak naprawdę nie wie, z kim dokładnie jest w ciąży, dlatego postanawia poddać się aborcji. A raczej postanawia o tym jej matka. W chwili, gdy dowiaduje się od lekarki, że dziecko słyszy, zmienia decyzję i zaczyna z nim rozmawiać. Postanawia wytłumaczyć mu świat, którego sama tak do końca nie rozumie. Książka ma zupełnie inny wydźwięk, niż moglibyśmy się tego spodziewać. Nie jest to radosny zapis na oczekiwanie cudu narodzin, lecz raczej nauka szanowania życia ludzkiego. Gdy poznajemy Ewę, jest ona niedojrzałą dziewczyną bez żadnych pasji, zainteresowań, pomysłu na życie. Jednak z chwilą pojawienia się dziecka zaczyna to dostrzegać. Tytułowe ono uczy ją emocji, prawdziwych uczuć, dokładnego obserwowania codzienności. Jest tu opisana historia rodzącej się odpowiedzialności za drugiego człowieka. Autorka w dużym stopniu oddziałuje na emocje czytelnika, zmusza nas do głębokich przemyśleń. Porusza tutaj problem nie tylko niechcianej ciąży, lecz także prawdziwej odsłony polskiej rodziny. Rodzice albo odcinają się od problemów dzieci i pozostawiane są one wychowaniu przez telewizję. Moim zdaniem Ewa i tak zasługuje na wyrazy uznania, dlatego że mimo jakiegoś większego zainteresowania ze strony bliskich, poradziła sobie z nową sytuacją. Była to decyzja dojrzałej kobiety, a nie jakiejś nieodpowiedzialnej nastolatki. Ten przykład pokazuje nam, że prawdziwe, trudne sytuacje uczą nas prawdziwego życia. Powieść jest zaskakująca, zwłaszcza niemałą niespodzianką było dla mnie zakończenie. A nieprzewidywalność jest niezaprzeczalnie cechą dobrej książki. Jak zakończyła się historia Ewy? Musicie sprawdzić to sami. Z pewnością przeczytacie ją jednym tchem. Jest to idealna książka na weekendowy wieczór. Nie pozostaje mi powiedzieć nic innego niż życzyć Państwu miłej lektury. Dziękujemy za uwagę.